rekordziści, którzy brali udział w naszych badaniach, no to raportowali takie sesje nawet po 12 godzin. Nie? Wow. No i tam oczywiście tych orgazmów było kilka po drodze, czasem nawet kilkanaście, ale są osoby, które potrafiły, nawet zaraz rozmawiałem ze sobą, która miała taki ciąg 18-godzinny. Nie? I to wtedy jest... bez jedzenia, bez niczego. Natomiast no, mitem jest to, że tam, nie wiem, faceci po prostu są wzrokowcami, porno ich bardziej pobudza, kobiety muszą mieć cały tam kontekst, więc będą czytały harlekiny. Dane zachowanie seksualne, czy to właśnie pornografia, czy nie wiem, korzystanie z przygodnych, ryzykownych kontaktów seksualnych, czy chemseksu, czy płatnych kontaktów seksualnych, staje się centralnym punktem życia. Czyli jest na tyle, pojawia się już taka obsesja, że planujemy różne aktywności pod to. No właśnie, jeśli jest rozbieżność i partner ukrywa przed partnerką, zwłaszcza w tą stronę, że to mężczyzna ukrywa przed kobietą, kobieta ma nieakceptujące nastawienie do pornografii, mężczyzna ma akceptujące, no to mamy wtedy trudności w relacji. Jeśli to jest w drugą stronę, mężczyzna ma nieakceptujące, kobieta ma akceptujące, też są trudności, ale mniejsze. Mateusz Gola, cześć. No cześć, witam wszystkich. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem psychologiem klinicznym, pomagam ludziom jako terapeuta, szczególnie w uzależnieniach behawioralnych. Jestem również naukowcem, profesorem tutaj w Polsce, pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Psychologii, pracownikiem University of California San Diego. No i też jestem współzałożycielem spółki PredictWatch. Zarówno badania, które robię, jak i też te wszystkie wdrożeniowe prace służą przede wszystkim lepszemu zrozumieniu nałogów, uzależnień i pomocy osobom, które się z tym zmagają. Ja mam to pytanie o ten Predict Watch, ale jak już o tym wspominasz, to chętnie pociągnę ten temat, bo to jest bardzo ciekawe. Możesz wprowadzić ludzi, o co chodzi w tym projekcie? Tak, to jest projekt, który ma na celu opracowywanie aplikacji wykorzystujących nowe technologie, szczególnie uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję i urządzenia mobilne, do tego, żeby po prostu przewidywać nawroty w uzależnieniach i zapobiegać tym nawrotom. W uzależnieniach to jest duży problem, bo na świecie zarówno z uzależnieniami od zachowań, takimi jak gry komputerowe, hazard, czy na przykład kompulsywne zachowania seksualne, nałogowe korzystanie z pornografii, czy uzależnienia od substancji, no to wszyscy całą listę substancji tam znają. Z tym zmaga się około 10% osób. Całej populacji? Nie wiemy, czy całej, bo z niektórych krajów nie mamy dobrych statystyk, ale w świecie tej kultury zachodniej, czyli jeśli sobie weźmiemy Unię Europejską, Amerykę Północną, to około właśnie 9-10% osób ma takie problemy z problemowym korzystaniem czy z tych zachowań, czy z substancji. Pełnoobjawowe uzależnienia dotykają też bardzo wiele osób z tej grupy. No i mamy taki problem, że aktualne metody terapii uzależnień, ich skuteczność niewiele się poprawiła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Mhm. Wiemy, że około połowa osób, która rozpoczyna terapię, a dostęp do terapii w ogóle, bo to też jest istotne, dostęp do terapii ma tylko 10% tej grupy. Czyli weźmiemy sobie na przykład właśnie te 20 milionów osób uzależnionych w Stanach Zjednoczonych, 20 milionów w Unii Europejskiej, mamy 40 milionów osób, dostęp do terapii mają tylko 4 miliony. Z jakiego powodu? To są kwestie finansowe, kwestie nie do końca rozumiem. W różnych krajach to są różne powody. Często to jest kwestia dostępu takiego fizycznego w tych miejscach, gdzie ta terapia jest refundowana przez system ubezpieczeń zdrowotnych, jak na przykład w Europie osoby z mniejszych miejscowości, bardziej odległych miejsc po prostu mają ten dostęp słabszy. Nawet w dużych miastach bardzo długo się czeka często na taką terapię refundowaną. No a w systemach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie wiele osób nie ma ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego koszty takiej terapii, to są bariery finansowe. No i teraz nawet jak już ktoś się dostanie na taką terapię i ją rozpocznie, no to połowa osób, które rozpoczyna terapię uzależnień, jej nie kończy, bo uzależnienie jest tak dużym problemem, że w ogóle ciężko jest skończyć tą terapię. I potrafi zająć pewnie lata, żeby z tego wyjść. Potrafi zająć lata, czasami no, wiele osób w ogóle nie wychodzi z tego, po prostu umiera z powodu różnego rodzaju powikłań związanych z uzależnieniem albo bezpośrednio z powodu przedawkowania na przykład, nie? A teraz spośród tych osób, które są już szczęśliwcami, dostały się na terapię, ukończyły terapię, to zgadnij, ile procent wraca do nałogu w ciągu roku. 50% więcej? 65. 65%. Czyli 2/3 osób wróci do nałogu, 2 na 3 osoby wróci do nałogu w ciągu roku po zakończeniu terapii. Oczywiście mówimy o wszystkich nałogach? To jest średnio dla wszystkich, oprócz uzależnień behawioralnych, bo tam jeszcze nie mamy statystyk dobrych, natomiast wszystkie substancje. Natomiast no, mamy takie substancje jak heroina, gdzie ten odsetek nawrotów to jest ponad 80%. Bo to jest bardzo silna substancja. Bardzo silna, tak. I takie substancje jak marihuana, gdzie ten odsetek to jest najniższy 40%, nie? Nawrotów. No i teraz pytanie takie było, czy po prostu zmagamy się z tak dużym problemem, że już tutaj tej bariery nie przeskoczymy, skoro od lat nic się nie zadziało? Ja uważam, że nie. Uważam, że po prostu zmagamy się z problemem, który słabo rozumiemy, więc możemy go poznać lepiej poprzez badania. I z problemem, który jest trudny i skomplikowany, ale możemy sobie z nim lepiej radzić, wykorzystując nowoczesne technologie. I PredictWatch właśnie odpowiada na to na ten drugi problem, czyli okej, wykorzystajmy te wszystkie urządzenia obnośne, które mamy, nie wiem, smartwatche, smartfony, metody uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, dane, które możemy zbierać za pomocą tych rzeczy i spróbujmy pomóc ludziom, no właśnie wspierać ich, jak już, nie wiem, kończą terapię, wychodzą z nałogu, mają tą motywację, żeby z niego wyjść. Spróbujmy tych ludzi wesprzeć, dając im narzędzia, które pozwolą im lepiej przewidzieć, ostrzec ich, czy wydarzy się nawrót, jakie jest ryzyko w ciągu najbliższych dni. No i też, które pozwolą, dostarczą po prostu konkretnych interwencji, konkretnych metod, żeby zredukować to ryzyko. Czyli on na początku przewiduje to, że może nastąpić jakiś nawrót i jednocześnie dostarcza jakieś informacje, jak się zachować w danym momencie, żeby do tego nawrotu nie doszło. Znaczy tam metody przewidywania właśnie opracowaliśmy w pierwszej kolejności. Chcieliśmy zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe, czy to będzie działać, więc to zajęło kilka lat. Działa aktualnie. 85% skuteczności z tego, co czytałem. Różnie, w zależności od nałogu. Tak, ale ta skuteczność jest wysoka, też jest niski odsetek fałszywych alarmów, czyli takich błędnych alarmów. Natomiast teraz skończyliśmy opracowywać, zespół PredictWatcha skończył opracowywać interwencje różnego rodzaju, no i na podstawie tego tworzy po prostu aplikację. Już jest dostępna strona Cannabe.app, tam można po prostu też zobaczyć sobie już taki prototyp aplikacji dedykowanej użytkownikom marihuany. Cannabe.app. 2N. Cannabe.app. Cannabe.app. No i to jest akurat aplikacja dedykowana osobom, które mają problem z kanabisem, z marihuaną. Tak, dokładnie to. Ona będzie też już do powszechnego użytku pewnie na jesieni, od września. Natomiast wcześniej mieliśmy też takie aplikacje badawcze jak nałogometr. Też to można pobrać ze strony badania nałogów.pl. To są aplikacje, gdzie tam jeszcze to nie jest tak rozwinięte pod kątem użytkownika, bardziej z myślą o badaniach, o zbieraniu danych. Na jakiej podstawie to jest w stanie określić, czy będzie jakiś nawrót do nałogu, czy nie? Jakie dane to zbiera i w jaki sposób określa? Bo z tego, co czytałem, to określa, że w przeciągu na przykład 2 dni mógł być jakiś nawrót, coś w tym stylu. W najbliższych 48 godzin, w niektórych nałogach to jest 72 godziny, czyli 3 doby. Tutaj, no, jeśli masz urządzenia takie typu Active Tracker czy zegarek inteligentny, można go podłączyć do telefonu przez Apple Health czy właśnie aplikacje Google'a, interfejsy standardowe i te dane są zbierane, jeśli wyrazisz na to zgodę, a dodatkowo aplikacja zadaje różnego rodzaju pytania kilka razy dziennie, na początku, później rzadziej, o twoje samopoczucie, o stan tego głodu nałogowego, o zachowania jakieś problemowe i tak dalej. I na podstawie tych odpowiedzi jesteście w stanie określić, co się będzie prawdopodobnie działo? Tak, natomiast jesteśmy w stanie to zrobić. Jakaś częstotliwość jakichś innych odpowiedzi? Tak, natomiast jesteśmy w stanie to zrobić dlatego, że po prostu zebraliśmy wcześniej dane od ponad 50 000 osób z różnymi nałogami i tam po prostu były trenowane na tym algorytmy uczenia maszynowego i różne metody, które pozwalało opracować takie modele właśnie pokazujące, co się dzieje, jeśli jakaś charakterystyka zachowania się pokazuje. I to będzie też dostępne do pornografii? Czy jest dostępne do pornografii? Będzie też, tak. Wiadomo kiedy? Nie wiadomo jeszcze. Jeszcze nie wiadomo. Z tego, co czytałem na Wikipedii, to ty na początku zajmowałeś się uwagą i pamięcią, dobrze? Tak, zajmowałem się badaniami mózgu pod kątem starzenia się tego mózgu, tego, jak zmieniają się właśnie procesy uwagowe, czyli co się dzieje, że mamy coraz większą trudność z utrzymywaniem uwagi, czy też na przykład percepcja czasu, jak się zmienia wraz z wiekiem i tak dalej. To jest ciekawe, jak się zmienia percepcja czasu z wiekiem. Przyspiesza. To jak to się stało w takim razie, że przeszedłeś troszeczkę bardziej w stronę analizy tych uzależnień i przede wszystkim analizy uzależnienia od porno? Bo to było dla mnie zastanawiające, dlaczego uwaga, pamięć, a później uzależnienia i porno. Znaczy ja akurat od początku studiowałem psychologię kliniczną i neuronaukę, bo jakby sama psychologia kliniczna dla mnie, w niej brakowało jakichś bardziej takich twardych metod pomiaru. Trudno mi było zrozumieć, jak to wszystko ma działać. Ja lubię poznać mechanizmy, zrozumieć to. No i to połączenie, też studiowałem przez jakiś czas informatykę, to połączenie właśnie neuronauki z psychologią kliniczną to jest coś, co do tej pory robię. Natomiast no też w pewnym momencie po zakończeniu studiów magisterskich z psychologii klinicznej też rozpocząłem takie dalsze studia właśnie pod kątem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. No i łączyłem przez długi czas tą pracę właśnie nad badaniami neuronaukowymi, nad starzeniem się, uwagą z pracą kliniczną. Wtedy jeszcze tutaj w Ośrodku Ogrody Zmian w Warszawie, który założyliśmy z przyjaciółmi i zresztą niedaleko tutaj na Saskiej Kępie. No i w tej pracy klinicznej to rozumienie mózgu bardzo mi pomagało, nie? Natomiast no, było ileś takich problemów, jak na przykład właśnie te nałogowe zachowania seksualne, które zupełnie nie były sklasyfikowane przez psychiatrów, przez klasyfikacje ogólnoświatowe. Nie istniały taki problem oficjalnie jak problem wykorzystania z pornografii, no nie istniał w żadnej klasyfikacji. Tak jak teraz pracoholizm chyba dalej nie istnieje. Nie istnieje, myślę, że nie będzie długo jeszcze. Nie ma jakichś takich badań jednoznacznie pokazujących, jakie są mechanizmy tego. Natomiast no tutaj jakby zobaczyłem, że jest potrzeba realna. Są ludzie, którzy szukają pomocy, terapeuci mają zero wiedzy. Ja przez 5 lat studiów magisterskich, 3 lata doktoratu, 4 lata szkoły psychoterapeutycznej, czyli tak naprawdę jakby to wszystko zsumować, to masz 11 lat edukacji. Nie miałem ani jednej godziny zajęć poświęconych temu problemowi. A jednocześnie problem rośnie cały czas. Tak, a problem był realny, nie? No i taki cel sobie postawiłem już po doktoracie, kiedy masz tą samodzielność co do wyboru swoich tematów, czym się będziesz dalej zajmował i tak dalej. To jest coś, co bym chciał w ciągu swojego życia zrozumieć, pomóc ludziom to zrozumieć i dostarczyć raz, że profesjonalistom narzędzi, żeby mogli po prostu lepiej pracować z tymi osobami, 2, pomóc jak największej liczbie osób na świecie. Jak skomplikowane jest badanie w uzależnieniu od pornografii, jeśli to jest taki temat trochę tabu? Więc pewnie nawet ciężko jest znaleźć ludzi, którzy chcą się badać w tym zakresie. Na początku to było bardzo trudne. Pierwsze lata tych badań, jak zaczynałem w 2013-2014 roku, te badania to rekrutacja do badań, szukanie osób, które by chciały wziąć udział w badaniach było bardzo trudne. Wiadomo, badania przez internet są troszeczkę łatwiejsze, takie ankietowe, bo ludzie się czują bardziej komfortowo, anonimowo. Natomiast no, w pewnym momencie trzeba było przejść do laboratorium, do badań w skanerze rezonansu magnetycznego. I to było bardzo trudne przez pierwsze miesiące. Właściwie to były pojedyncze osoby, które się zgadzały przyjść. Część z nich to byli pacjenci, z którymi ja pracowałem. A więc mieliśmy jakąś relację bardziej osobistą. Jeśli ktoś nas ogląda, to dziękuję bardzo za udział w tych badaniach, bo bez pomocy tych wszystkich wspaniałych osób, które miały odwagę po prostu wziąć w nich udział, nic byśmy nie wiedzieli dzisiaj i nie byłoby tej jednostki właśnie nozologicznej w klasyfikacjach zaburzeń, nie byłoby kryteriów diagnostycznych, nie byłoby wielu różnych rzeczy, które są pomocne teraz pewnie tysiącom osób, jeśli nie milionom na całym świecie. No i teraz jak my to zrobiliśmy? Staraliśmy się przede wszystkim, jak zacząłem budować zespół wokół tego tematu, to staraliśmy się od razu też dbać o komfort każdego z uczestników badań. Robimy to do tej pory. Czyli na przykład zespół, który rekrutuje i kontaktuje się z uczestnikami badań przez telefon czy na żywo, żeby po prostu sprawdzić, czy ta osoba spełnia te wszystkie kryteria, czy to rzeczywiście jest zaburzenie, czy może jakieś inne problemy i tak dalej. A możesz powiedzieć, jak wygląda sam proces rekrutacji? Wystawiać jakieś ogłoszenie w internecie i ludzie się odzywają na to ogłoszenie? Tak, tak notabene to można, tak akurat nawet teraz, jeśli ktoś nas słucha czy ogląda, można wejść na stronę www.badania-mózgu.pl albo po prostu badania-mózgu.pl, tylko bez polskich liter, nie? I tam jest od razu, wyświetla się ankieta rekrutacyjna, jest informacja o aktualnie prowadzonych badaniach, można ją wypełnić, no i później ktoś po prostu dzwoni, nie? Jeśli dana osoba akurat się kwalifikuje do tych badań, które aktualnie trwają w danym tygodniu czy miesiącu, no to po paru dniach będzie kontakt telefoniczny albo mailowy. No i tam jest krótka rozmowa, około 15-20 minut. Jeśli wszystko jest ok, no to zapraszamy do laboratorium. I teraz to, co jest ważne. Wstawię linka, te rzeczy, o których rozmawiamy, wstawię linka pod podcast, więc ludziom będzie łatwiej znaleźć, jeśli ktoś chce się zgłosić. Wielkie dzięki. I też zapraszam do zgłaszania się, jeśli ktoś ma problem. Aktualnie badamy osoby, które zmagają się z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, z pornografią, ale też z innymi formami tych zachowań. I z osoby, które mają też problemy z grami komputerowymi, są uzależnione od gier, i osoby, które mają uzależnienie od alkoholu. To jest taka grupa, którą aktualnie rekrutujemy. Social mediów nie badacie? Nie w tym momencie. Ale będziecie? Pewnie będziemy za jakiś czas. Mamy teraz ten projekt, który realizujemy, też jest we współpracy z Chińską Akademią Nauk. Partnerzy z Chin robią dokładnie te same badania, właśnie wzięli nasze metody, więc robimy taką samą metodologię mamy. Natomiast oni badają osoby uzależnione od stymulantów, metamfetamina, kokaina, od takiego też objadania się kompulsywnego, taki binge eating, gry komputerowe i takie właśnie serwisy wideo jak TikTok, krótkie formy wideo, tego typu zachowania. Które troszeczkę bardziej działają jak te maszyny do gier. Trochę tak działają. Też nie wiem jeszcze, czy to w mózgu rzeczywiście tak samo wygląda, czy nie, no bo nie ma tych wyników, no ale będziemy pewnie wiedzieli właśnie za 2 lata, jak zakończymy to. No i teraz tak, osoba, która przychodzi do laboratorium, już jest zaproszona, spotyka się z innymi osobami niż te, które z nią rozmawiały wcześniej, nie? I te osoby, które spotykają się w laboratorium z uczestnikiem badań, one nie wiedzą, czy to jest człowiek z grupy klinicznej, czyli z jakimś problemem, czy z grupy kontrolnej, no bo też potrzebujemy badać osoby, które nie mają żadnego problemu, żebyśmy mieli porównanie, jak ten mózg działa, jeśli mamy osobę po prostu bez żadnych nałogów, nie? Więc to daje to też poczucie trochę takiego większego komfortu, anonimowości, nie? No i to jest najlepsze, co byliśmy w stanie wymyśleć. Oczywiście wszędzie są usuwane dane osobowe, więc później jak te dane są przetwarzane, to tam jest tylko kod, nie da się tego odszyfrować, no i generalnie można się czuć bezpiecznie, nie? Też nie analizujemy danych indywidualnie, tylko właśnie całymi grupami, więc też nie jesteśmy w stanie rozróżnić każdej osoby oddzielnie później w tych analizach, aczkolwiek w części badań, tak jak te, które aktualnie są prowadzone, gdzie badamy mózg na przykład przed i po jakiejś interwencji terapeutycznej, teraz mamy te badania, do których rekrutujemy aktualnie, tam jest taki 8-tygodniowy trening uważności nakierowany na redukcję nawrotów w uzależnieniach. Uważności, czyli mindfulness, tak, takie trochę zmodyfikowany on jest i on jest dostarczany przez aplikację mobilną. Tam badamy później mózg po tych 8 tygodniach raz jeszcze i wtedy każdy, kto chce, może też dostać taki indywidualny raport, co się zmieniło. Są wzmianki na to, że mindfulness wspomaga leczeniu uzależnień? O tak, no, tych badań mamy sporo. To mindfulness jest jakieś niesamowite w takim razie. To zależy jeszcze co dokładnie w tym mindfulness, nie? Bo to jest te komponenty, które są wspólne też z terapią poznawczo-behawioralną w mindfulness, czyli rozwijanie zdolności metapoznawczych, to jest coś, co jest najskuteczniejsze, nie? Badania mindfulness nie są proste. Rozwijanie zdolności metapoznawczych, co to znaczy? To znaczy, no właśnie, to już opowiadam, jakby jak mówimy mindfulness, to co masz na myśli, jakie masz skojarzenia? Trening uważności to jest to, co rozumiem, więc prawdopodobnie jest to siedzenie w jednym miejscu i próbowanie być tu i teraz i wydaje mi się, że na celu ma to redukcję stresu, więc po prostu jesteś tutaj i teraz starasz się nie wybiegać myślami do przodu ani do tyłu, po prostu egzystujesz w jednym miejscu i starasz się uspokoić, pewnie skupiasz się na oddechu. Tak bym strzelał. To nie będzie najskuteczniejsza forma. Okej. Więc często to jest nawet warunek kontrolny w aktualnych badaniach. Sporo badań, które były prowadzone nad treningami uważności, były prowadzone właśnie często tak, że mamy trening uważności po prostu robiony, no i patrzymy, co się dzieje przed i po. No i wtedy nie mamy jakby punktu odniesienia, nie mamy żadnego porównania do jakiegoś warunku kontrolnego, nie? Inna forma to jest taka, że jest lista osób oczekujących, no i też patrzymy, co się wydarzyło, albo no właśnie, albo bardziej zaawansowane rzeczy. Najnowsze badania często robią coś takiego, że dają jednej grupie, dajemy trening taki właśnie, że siedzimy i skupiamy się na oddechu i to jest tyle, a drugiej grupie dajemy taki pełen trening uważności, właśnie poświęcony, głównie dedykowany rozwijaniu zdolności metapoznawczych. Co to znaczy? To znaczy, że nie masz się skupiać na oddechu, możesz się skupić na 3 pierwszych oddechach, żeby po prostu wejść w to, co jest tu i teraz, ale docelowo przez te 10-15 minut twoim zadaniem jest zdobycie umiejętności obserwowania, co się z tobą dzieje. Czyli jak się czuje twoje ciało, jakie masz emocje, jakie przeżywasz emocje aktualnie, ale przede wszystkim też obserwowanie swoich myśli. Czyli nie próbujesz ich wyłączyć i tylko być tu i teraz, tylko obserwujesz te myśli jak chmury takie przebiegające na niebie. Przychodzi jedna, za chwilę będzie druga, trzecia, czwarta i uczysz się, że nie musisz na te myśli w ogóle reagować. One naturalnie zawsze w nas wzbudzają różne emocje, zwłaszcza jeśli mamy myśli dotyczące jakiegoś lęku w przyszłości, albo jeśli mamy myśli dotyczące przeszłości, że coś źle zrobiliśmy, jakieś ruminacje, nie? To albo nas przygnębiają, albo będą wzbudzały niepokój. Natomiast nasz mózg produkuje myśli non-stop. I to jest to, co po prostu niektóre sieci w mózgu robią. To chodzi o to, żeby się zdystansować od tego i mieć kontrolę nad tym, żeby nie... Nie kontrolę nawet, tylko po prostu spatrzeć na to z dystansu. Nie? I ta zdolność obserwowania z dystansu, bez konieczności reakcji, czy to emocjonalnej, czy potem jak są silne emocje, no to od razu przechodzimy do działań, nie? Czy do takiej reakcji behawioralnej. To jest coś, co wydaje się na razie z badań najbardziej skuteczne w tych treningach, nie? Jeśli tą umiejętność nabędziemy, to jest coś, co nam pomaga. Bo później, zobacz, w życiu codziennym jakby nawrót do uzależnienia to nie jest coś, co po prostu się przytrafiło z kosmosu, nie? Dla osoby uzależnionej tak to często wygląda, bo ona nie jest świadoma tego, że okej, nie wiem, 3 dni z rzędu się nie wyspałem. Jestem zmęczony. Dodatkowo jeszcze dzisiaj rano miałem kłótnię z żoną. Jestem zdenerwowany i zły, nie? Czuję się urażony. A teraz zacząłem się bardzo stresować, bo nie zdążę gdzieś tam i szef będzie zły, nie? No i to wszystko zaczyna wywoływać jakieś myśli, że nie wyrabiam się, jestem beznadziejny, nie poradzę sobie i tak dalej. To wywołuje emocje, mam lęk, jestem przygnębiony, źle się czuję, w końcu chcę się od tego odciąć, no to sięgam po jakieś nałogowe zachowanie czy substancje, bum, mamy napalm zrzucony na chwilę, wszystko znika, nie? Ale tylko do momentu, kiedy znowu się pojawi. No bo za chwilę się znowu pojawi, no bo to nie rozwiązało problemu, tylko pozwoliło sobie na chwilę z tymi emocjami poradzić. I mając te zdolności metapoznawcze, dałbyś po prostu temu odpłynąć, że te lęki by się pojawiły? Przede wszystkim bym to widział bardziej na bieżąco, jak to się pojawia, nie? Po drugie, jak to widzę, to mogę to obserwować z boku i zacząć z tym dyskutować, albo po prostu to zaakceptować, nie? Okej, dobra, mam gorszy dzień, boję się, że coś nie wyjdzie i tak dalej. Albo wcale nie jestem beznadziejny. No to właśnie wtedy już nie muszę myśleć, że jestem beznadziejny, bo nie ma tego przeskoku do konkluzji, tylko widać, okej, jest trudniej, jestem zmęczony od 3 dni, przeciążyłem się, za dużo rzeczy się dzieje, potrzebuję sobie trochę poprzeczkę obniżyć, wrócić bardziej na luz, jakoś sobie poradzę, nie? Mhm. Albo mogę właśnie przyjrzeć się temu i coś tam sobie po prostu poprzestawiać, tak żeby te moje myśli po prostu były bardziej adekwatne do rzeczywistości, nie? Mówiłeś, że pracujesz z ludźmi przed podcastem, i o tym mówiłeś, że pracujesz z ludźmi terapeutycznie, jeśli chodzi o uzależnienie od pornografii. Jak to wygląda? Jeśli zapytałbyś mnie, jak się zachowuje osoba uzależniona od pornografii, nie jestem pewien, czy potrafiłbym odpowiedzieć, jak zdefiniować to zachowanie. Czy ty możesz to przybliżyć trochę? Jak najbardziej. Akurat teraz to już mamy, między innymi dzięki naszym badaniom, mamy oficjalne kryteria Światowej Organizacji Zdrowia w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 11 edycji ICD-11. To ja bym chciał ci z tego miejsca pogratulować, bo to jest big deal, że udało wam się coś takiego zrobić. Dobrze rozumiem? To jest ogromna rzecz. To jest ogromna rzecz, bo to dotyczy całego świata. To jest tak, jakbyście wpisali depresję do tej klasyfikacji. No mniej więcej tak, ale depresja tam była od dziesięcioleci, a to jest rzeczywiście coś nowego, nie? To jest naprawdę ogromna rzecz. Jak ty się z tym czujesz w ogóle? To jest... Czuję się bardzo zadowolony po prostu, nie? To jest praca całego zespołu i też nie tylko naszego, tylko jeszcze kilku innych zespołów na świecie. Ich nie było wiele, wszyscy się znamy. Natomiast nikt się nie spodziewał, że po prostu będziemy w stanie w tak krótkim czasie też do tego doprowadzić. Też to jest kwestia otwartości po prostu Światowej Organizacji Zdrowia na różnego rodzaju nowe wyzwania i problemy. Jeszcze, żeby dać taki obraz tutaj osobom, które nas słuchają, w 2013 roku te klasyfikacje chorób, one są aktualizowane mniej więcej co 20 lat. Nie? Więc to okienko to jest coś, co się zmienia bardzo wolno. To okno na dostarczanie danych do tych organizacji, które się tym zajmują, jest dosyć długie. Nie? Natomiast badania też długo trwają, to nie są proste rzeczy. Nie? I na świecie mamy dwie takie główne klasyfikacje różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Jedna to jest ta ICD-11 teraz, Światowej Organizacji Zdrowia. Tam są nie tylko zaburzenia psychiczne, ale wszystkie choroby też fizyczne skatalogowane na świecie. To są kryteria diagnostyczne, opis dla lekarzy, psychologów, psychiatrów, jak coś rozpoznać. Kody też potem dla systemów ubezpieczeń, co jest refundowane i tak dalej. Nie? Mhm. I druga taka klasyfikacja to jest klasyfikacja DSM wersji 5, zrewidowanej aktualnie, która obowiązuje w Ameryce Północnej, czyli to są Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Mhm. I to są dwie takie właśnie książeczki, które zawierają te opisy chorób. DSM-5 po raz ostatni było tak poważnie zrewidowane, przeszło z wersji 4 do 5 w 2013 roku i tam była propozycja, żeby dodać takie zaburzenie hiperseksualne, hypersexual disorder. Natomiast po kilku latach właśnie dyskusji w tych panelach eksperckich odrzucono tą propozycję, ponieważ nie było wystarczających danych, żeby pokazać mechanizmy tego, jak to działa, co to jest i tak dalej, że to rzeczywiście jest problem. Było już mnóstwo ludzi, które miała problem właśnie, czy to z takim niekontrolowanym korzystaniem z płatnych usług seksualnych, czy właśnie z pornografią internetową, ale nie było badań, po prostu nauka za tym nie nadążyła. I wtedy właśnie w 2013 roku, kiedy ta propozycja została odrzucona, to ja wtedy podjąłem decyzję, żeby się tym tematem zająć tak na 100%. Nie? I dostarczyć te dowody, których brakowało, żeby dało się to wpisać. Nie sądziłem, że to zajmie 10 lat, myślałem, że to będzie raczej 20 lat pracy, ale też tym bardziej gratulacje. Niesamowici ludzie też się włączyli, cały zespół nasz tutaj też w Polskiej Akademii Nauk. I Polska też jest jednym z takich liderów światowych właśnie badań mózgu osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi. Też warto powiedzieć, że przed tym 2013 rokiem nie było żadnych takich systematycznych badań mózgu. Aktualnie już tych badań mamy sporo. Systematycznych badań mózgu uzależnień od pornografii. Tak. I seksu. Tak. Więc jakby też wszystkie te publikacje popularnonaukowe, różne anegdoty i tak dalej na ten temat bazują głównie na jakichś analogiach trochę wyssanych często z palca. Niektóre mają sens, inne mniejszy. Natomiast tak naprawdę dopiero od 2014 roku zaczęliśmy dowiadywać się tak naprawdę jak to działa, jakie są tego mechanizmy, dokumentować to, sprawdzać. I aktualnie chyba 40% wszystkich badań mózgu pochodzi z naszego laboratorium właśnie, tych światowych badań mózgu dotyczących tego, co się dzieje przy nałogowym korzystaniu z pornografii. Nie miałem świadomości, że tak dużo tego pochodzi z Polski i nie miałem świadomości, że to było na tyle skomplikowane i że udało ci się to zrobić, wam się to zrobić 10 lat wcześniej niż zakładałeś, także... Tak, no więc to było... Niesamowite osiągnięcie. To osiągnięcie nas wszystkich i przede wszystkim to nie było możliwe bez udziału osób, które zmagają się z tym problemem, które były gotowe i chętne i miały odwagę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem, przyjść też, wziąć udział w tych badaniach. Mhm. Czyli jak w takim razie wygląda zachowanie osoby uzależnionej od pornografii? No więc tak, weźmy sobie oficjalne kryteria diagnostyczne Światowej Organizacji Zdrowia, bo już możemy to zrobić. I tutaj mamy kilka takich kroków. Krok pierwszy, gdzie może się już zapalić pierwsza lampka alarmowa, to jest subiektywne poczucie utraty kontroli. Czyli ja po prostu mam poczucie, że nie kontroluję mojego korzystania na przykład z pornografii, nie? Że rozpoczynam nie wtedy, kiedy chcę, nie kończę wtedy, kiedy chcę, zajmuje to więcej czasu niż bym chciał. Nie? A to jest subiektywny na razie jeden element. Czyli jest duża szansa, że ktoś może po prostu przesadzać. Może przesadzać, albo może też mieć bardzo wyśrubowane normy. Uważa, że w ogóle pornografia jest złem wcielonym, w ogóle nie powinna istnieć. Jednocześnie nie ma na przykład żadnej innej możliwości realizacji potrzeb seksualnych, poza autoerotycznymi zachowaniami, czyli masturbacja. No wiadomo, że ta masturbacja z pornografią zawsze jest bardziej stymulująca i tak dalej, więc sięga po nią na przykład parę razy w miesiącu i też może uważać, że ma problem, nie? Bo uważa, że w ogóle nie powinien sięgać, więc jest ten rozjazd między jaki powinienem być, a jaki rzeczywiście jestem, co robię. Następna sprawa to już są bardziej obiektywne pomiary, czyli takie rzeczy, które widać z zewnątrz. To dane zachowanie seksualne, czy to właśnie pornografia, czy nie wiem, korzystanie z przygodnych, ryzykownych kontaktów seksualnych, czy chemseksu, czy płatnych kontaktów seksualnych, staje się centralnym punktem życia. Czyli jest na tyle, pojawia się już taka obsesja, że planujemy różne aktywności pod to. Nie? Chcemy mieć jak najwięcej czasu na to i tak dalej. W związku z tym zaczynamy zaniedbywać inne obszary życia. Najczęściej na pierwszy ogień idą różnego rodzaju hobby, inne przyjemności, takie rzeczy właśnie pozytywne, nie? Nie przestajemy się rozwijać, przestajemy dostarczyć sobie przyjemności na różne sposoby, to zaczyna być coraz bardziej taki sztywny sposób na przyjemność, ale też na radzenie sobie z różnego rodzaju stresem i tak dalej. Chociaż tego oficjalnie nie ma, że to jest radzenie ze stresem w tych kryteriach. Natomiast ty tak uważasz? No to o tym za chwileczkę jeszcze powiem trochę, może więcej. Natomiast tak... Odpadają na początku właśnie różnego rodzaju inne przyjemne aktywności w życiu, rozwój, a potem zaczyna to też wpływać negatywnie na pracę zawodową, relacje społeczne, relacje bliskie, intymne, rodzinne, edukację na przykład i tak dalej. Czyli już się to dzieje kosztem innych rzeczy, nie? Teraz następny krok, trzeci, to jest kolejna duża lampka. A to jest sytuacja, w których już się pojawiają negatywne konsekwencje tych zaniedbań. Czyli coś rzeczywiście zawaliłem. Na przykład straciłem pracę. Straciłem pracę, albo grozi mi właśnie, nie wiem, nie dostałem awansu. Rozstałem się z dziewczyną, albo to ona się ze mną rozstała, tak. Zawaliłem rok na studiach na przykład, czy po prostu, nie wiem, zacząłem tyć, bo się przestałem ruszać i coraz gorzej śpię i zaczynam mieć na przykład jakieś zaburzenia nastroju, nie? Nie zadbałem o swoje zdrowie. No i czwarta rzecz ważna, to pomimo tego, że są te negatywne konsekwencje, ja dalej nie przestaję. I pomimo wielu prób przestania i ograniczenia nie jestem w stanie. Nie? No i teraz następna rzecz, to już ostatnia lampka. Te wszystkie negatywne konsekwencje zaczynają generować mi dużo stresu i napięcia. Czyli ja już mam tyle zaległości na przykład w pracy, czy tyle jakiegoś, nie wiem, wstydu w relacjach społecznych, bo coś tam właśnie się widać, że coś jest nie tak. I tak dalej. Zaczynam się wycofywać coraz bardziej, męczy mnie to. No i to jest jakby takie pełnoobjawowe, kompulsywne zachowanie seksualne. To może dotyczyć pornografii albo innych zachowań seksualnych i tam jeszcze jest jedna taki punkt z gwiazdką na dole. Nie można tego rozpoznać tylko i wyłącznie, jeśli ktoś ma dyskomfort związany z rozbieżnością między zachowaniami seksualnymi a przekonaniami religijnymi albo moralnymi. Czyli to się wyklucza? Tak. Okej. I ty rzeczywiście pracujesz z osobami, u których życie aż tak legnie w gruzach na skutek tego, że są uzależnieni od pornografii? To są rzeczywiście aż tak silne uzależnienia? Tak. Z różnymi osobami pracuję, bo czasami trafiają do mnie osoby, o których to jest bardziej kwestia tego dylematu moralnego, nie? I tutaj ta praca jest krótsza zdecydowanie, to jest często właśnie 5-6 spotkań. Czasami ten dylemat moralny się pokrywa właśnie też z uzależnieniem, więc to mamy połączenie różnych rzeczy, nie? Natomiast rzeczywiście wiele osób, z którymi pracowałem, no to ma bardzo poważne konsekwencje tego nałogu, właśnie zawalone studia, edukacje, ileś straconych prac za sobą, czasami w ogóle brak związków albo rozpady małżeństw, czy jakichś właśnie poważnych związków. Różne tam są rzeczy naprawdę. To jest niesamowite. Ja się nie spodziewałem, że to jest jakbyś mi powiedział o uzależnieniu od pornografii, to ja bym jednocześnie tak mentalnie, delikatnie machnął na to ręką, że to nie jest aż takie poważne, że generalnie, że można być uzależniony, ale to, co mi teraz mówisz, to jestem zaskoczony, że to można się doprowadzić aż do takiego stanu. Bo kompletnie nie miałem świadomości. Znaczy, no tutaj też bardzo ważne jest, żeby pamiętać, skończyła mi się woda, chętnie jeszcze się napiję. Tutaj ważne jest, żebyśmy pamiętali, że często w świadomości społecznej, zwłaszcza nie wiem, u osób trochę starszych i bardziej konserwatywnych, funkcjonuje takie przekonanie, że jak ktoś korzysta z pornografii, to jest od razu automatycznie uzależniony od niej. Tak nie jest, nie? Bo to z pornografią trzeba o tym myśleć trochę tak jak z alkoholem, że z alkoholu w Polsce korzystało 90% osób, czy tam 90 parę procent osób, 80 kilka procent korzysta, przepraszam, w miarę regularnie, nie wiem, przynajmniej raz w miesiącu, nie? Natomiast osób, które spełniają kryteria uzależnienia, no to jest tam raptem niecałe 3%. Nie? Żeby to było uzależnienie, to musi być bardzo poważna sprawa. Tak, natomiast no jeszcze mamy po drodze do uzależnienia, mamy jeszcze używanie problemowe. To już jest około 9% w Polsce, nie? Czyli to są osoby, które nie są jeszcze na tym krańcu po prostu, gdzie to już się nadaje do leczenia, ale no co jakiś czas mają problemy. Nie były w stanie, nie wiem, rano dzieci zawieźć do przedszkola, bo miały kaca, za dużo wypiły wieczorem, nie? Obiecały, że coś zrobią, nie robią, bo właśnie też im się zdarzało po prostu za dużo popić i tak dalej, albo jakieś głupoty inne porobiły, nie? I teraz z pornografią jest podobnie. Wiemy z badań, że aktualnie w Polsce z pornografii przynajmniej raz w miesiącu korzysta około połowa mężczyzn, 48% dokładnie, no i tam 27 do 30% kobiet, nie? To jest raz w miesiącu, raz w tygodniu, to już mamy troszeczkę mniejsze te odsetki tych użytkowników. Teraz mamy osoby, które korzystają prawie codziennie, nie? I też część z nich będzie miała korzystanie nieproblemowe, bo po prostu robi to zawsze w wolnym czasie, wtedy kiedy chce, nie interferuje im to z innymi rzeczami w życiu. No i będziemy mieli tych kilka procent osób, które będą spełniały te kryteria, o których wcześniej mówiłem. To i tak jest dużo mniej niż ja myślałem, tak jak rozmawialiśmy przed podcastem. Ja myślałem, że korzystanie z pornografii to jest jakieś 90% społeczeństwa i że jest bardzo równo pomiędzy kobietami a mężczyznami. Ale z tego, co wiedziałem już na twoich wykładach, to w niektórych państwach rzeczywiście tak jest, że to zależy też od państwa, jakie są statystyki, jeśli chodzi ile kobiet i ile mężczyzn korzysta z pornografii, i są państwa, w których więcej kobiet korzysta niż mężczyzn. No nie do końca tak jest. Okej. Ale tak pokazywał wykres. Pokazywał wykres, ale trzeba zawsze spojrzeć, co ten wykres pokazuje, skąd są dane, nie? Te wykresy, które ja pokazuję na wykładach, to są wykresy akurat z Pornhuba, czyli jest jeden z takich największych dostawców pornografii na świecie. I to, co oni pokazują, to oni pokazują tylko, jaka jest struktura ich użytkowników. Czyli oni nie mówią, ile procent populacji w danym kraju korzysta. Okej, czyli to są dane po prostu pornhubowe. To po prostu tylko pokazuje, że na przykład w Polsce 32% osób, które wchodzą na Pornhuba, to kobiety, a 68%, które wchodzą, to mężczyźni. Tak to wyglądało w tym roku, nie? A w Kolumbii na przykład 49% użytkowników Pornhuba to kobiety, a 51% to mężczyźni, a na Filipinach było 52% kobiet, 48% mężczyzn. I Ukraina jeszcze była w top trójce, albo w top czwórce. Tak, natomiast teraz zobacz, tak to wygląda w przypadku użytkowników Pornhuba, nie? ale Pornhub jest serwisem, który od lat kładzie bardzo duży nacisk, żeby demokratyzować pornografię i był jednym z pierwszych serwisów, o ile nie pierwszym, który wprowadził swoją wersję dla kobiet. Jeśli tam wejdziesz, to sobie możesz wybrać, czy chcesz mieć domyślnego Pornhuba, gdzie masz od razu na starcie mainstreamowe porno, które było tworzone przez dziesięciolecie z myślą o mężczyznach, czy chcesz mieć wersję dla kobiet, która jest często tworzona przez kobiety. I to jest inny rodzaj porno. To jest inny pornografii, nie? Więc może być tak, że Pornhuba właśnie częściej będą wybierały kobiety, a jest jeszcze mnóstwo innych serwisów z pornografią, które nie mają takich oferty profilowanej pod kobiety i tam ta struktura może wyglądać zupełnie inaczej. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Zdarzyło ci się pracować z kobietami uzależnionymi od porno? Nie. Znam parę takich osób, natomiast żadna z nich nie zgłaszała się do mnie akurat na terapię. Pracowałem z kobietami, które miały inne kompulsywne zachowania seksualne. Zazwyczaj to był właśnie ryzykowny, przygodny seks, czy seks łączony z różnego rodzaju substancjami, czy też no po prostu takie trudność wyjścia z sex workingu, czyli z bycia prostytutką. Tak, no można też tak powiedzieć. Tak się nie mówi? No to jest stygmatyzujące, natomiast... Ja nie miałem świadomości, okej. Okay. To można użyć sex worker, zostawić po angielsku i się nie czepiać słówek. A z czego to według ciebie wynika, że mężczyźni są bardziej... Jest większe prawdopodobieństwo, że się uzależnią od pornografii? Tutaj mamy już określonych sporo czynników różnych. Znaczy pytasz w ogóle, dlaczego mężczyźni częściej? Okej. Dobra, więc tak. Przede wszystkim przez długi czas pornografia była tworzona bardziej z myślą o mężczyznach, więc mężczyźni częściej po prostu ją wybierali i oglądali. To się pewnie będzie zmieniało, bo tak jak widzimy, przynajmniej niektóre serwisy były w stanie w niektórych krajach wyrównać te proporcje. Druga sprawa to jest taka, że w okresie dojrzewania szczególnie to libido w przypadku mężczyzn, chłopaków właściwie do 14-15-latków, 16-latków, no potrafi po prostu te potrzeby seksualne potrafią bardzo szybko narastać, nie? I to jest też taki wiek krytyczny, gdzie akurat teoretycznie porno jest dostępne od 18 roku życia. W praktyce wiemy, że połowa dzieciaków przed 10 rokiem życia już zaglądała na strony porno. Widzimy też z najnowszych raportów, że w wieku 12 lat już co 9 dziecko korzysta z pornografii przynajmniej raz w tygodniu, a w wieku 15 lat mamy co 9 15-latka chłopaka, który korzysta praktycznie codziennie, nie? No i część z nich, wtedy wiemy, że jeszcze mózg jest w trakcie formowania się, zwłaszcza kora przedczołowa, która pozwala na kontrolowanie zachowań, impulsów, odraczanie gratyfikacji. Ostatnio w podcaście u mnie powiedziała Jana Podgórska, że ona się potrafi kształtować do 30 roku życia, nie do 25. Nie znalazłem takich danych, ale... A według twoich danych do 25? 21 do 24 zazwyczaj, tak. To jest ta mielinizacja. To też jest ważne, bo akurat jeśli chodzi o substancję szarą, to tam już po 6 roku życia jest spadek. Jeśli chodzi o tą substancję białą, czyli tą mielinę, która nam jakby pozwala szybciej te impulsy elektryczne przewodzić między różnymi strukturami mózgu, to jest 21-24, dłużej u mężczyzn niż u kobiet, nie? Ale może też przegapiłem po prostu jakieś nowe dane. No i teraz ten mózg właśnie jeszcze nie jest w pełni i wiemy, że u mężczyzn po prostu ta mielinizacja tych struktur korowych, które odpowiadają za kontrolę impulsów, za odraczanie gratyfikacji następuje wolniej, więc też być może po prostu oni trafiają w tym okresie dojrzewania na większą taką podatność, żeby z tego korzystać. No i co więcej, też przyzwolenie społeczne jest po prostu znacznie większe, jeśli chodzi o korzystanie z pornografii, masturbacji w przypadku chłopaków niż dziewczyn. To też się pewnie będzie zmieniało, bo te czynniki kulturowe też są zmienne. Natomiast no, mitem jest to, że tam, nie wiem, faceci po prostu są wzrokowcami, porno ich bardziej pobudza, a kobiety muszą mieć cały tam kontekst, więc będą czytały harlekiny. Tak, bo to jest coś, co ja słyszałem u Jordana Petersona, on to często powtarza, że kobiety inaczej konsumują porno i rzeczywiście jest dużo więcej userek, które będą czytały jakieś książki na ten temat, bo to je bardziej pobudza. Ludzie to tak powtarzają przez lata, natomiast jeśli spojrzymy sobie na nowe dane, to mamy badania na przykład z grupy Rudolfa Starka z Niemiec. To są badania sprzed 3 lat pokazujące wprost, że jeśli pokażemy ludziom pornografię, która po prostu odpowiada ich predyspozycjom, ich preferencjom, przepraszam, to ten mózg działa tak samo po prostu, reaguje tak samo na tą pornografię. Nie? A jeśli kobieta ogląda pornografię, którą lubi, która jest zazwyczaj stworzona z myślą o niej, tam zazwyczaj zresztą też jak spojrzysz sobie na pornografię dla kobiet, tworzoną przez kobiety, często te aktorki po prostu są bardziej naturalne. Taki soft porn bardziej, tak bym to nazwał. To jest trochę bardziej soft, ale też niekoniecznie, natomiast tam jest też trochę historia opowiedziana, jest jakiś większy kontekst, jest pokazana bardziej ta przyjemność kobiety z seksu. Ona nie jest po prostu obiektem jakichś zachowań seksualnych, tylko jest tam podmiotem. A czy to prawda, że kobiety też lubią bardziej oglądać pornografię, gdzie są 2 kobiety, zamiast kobieta i mężczyzna? Ja to słyszałem, ale to jest tylko anegdotyczne. I to akurat też robiliśmy takie badania w Instytucie Nęckiego. Tutaj powstał taki zestaw bodźców seksualnych dla osób o różnych preferencjach seksualnych, osób hetero, homoseksualnych, kobiet, mężczyzn, po to, żebyśmy mogli badać różne grupy. Mhm. I rzeczywiście w tych analizach widać, że dla kobiet te bodźce właśnie, gdzie są 2 kobiety i bodźce, gdzie są pary, są bardzo porównywalne. Nie? Porównywalne, czyli to tak. Też nie do końca tak jest, że wybierałyby porno, gdzie są 2 kobiety. Jeśli są orientacje heteroseksualnej, to nie, ale jeśli są orientacje homoseksualnej, to zdecydowanie tak. Nie? Tak, ale to by nie było w żaden sposób dziwne. To w ogóle nie jest dziwne, ale nie byłoby zaskakujące. No tak. No, tam nie ma jakichś bardzo dużych zaskoczeń, ale rzeczywiście to jest, no ale to nie jest tak, że na przykład jeśli weźmiesz sobie faceta, mężczyznę heteroseksualnego, no to tutaj akurat dla niego bodziec, gdzie są 2 mężczyźni uprawiający seks, jest no, zdecydowanie często nieprzyjemny. Nie? Natomiast dla kobiety heteroseksualnej już bodziec z 2 kobietami nie jest nieprzyjemny, po prostu jest tak samo przyjemny jak para. Więc to jest akurat zaskakujące. Jak się różni uzależnienie od pornografii od innych uzależnień? Czy ono jest jakieś specyficzne, czy to jest dokładnie takie samo uzależnienie jak każdy inny, tylko po prostu od innego bodźca? A to pytanie, jak rozumiesz uzależnienie? No bo ja się zastanawiałem, czym się różni uzależnienie od pornografii od uzależnienia od hazardu, albo od papierosów, albo od kokainy. No tak, a czym w ogóle dla ciebie jest uzależnienie? Poczekaj, daj mi się nad tym zastanowić. Uzależnienie dla mnie to jest realizowanie jakiegoś zachowania, tak jak powiedziałeś, realizowanie jakiegoś zachowania pomimo tego, że nie chcę go realizować i pomimo tego, że utrudnia mi funkcjonowanie. Okej, dobra. Czyli tutaj mamy taką bardzo szeroką definicję, do której można dużo rzeczy dopasować, nie? Pewnie nawet takie rzeczy, które nie są technicznie uzależnieniem, nie? Natomiast jeśli wejdziemy sobie bardziej w szczegóły, to tutaj to jest duże wyzwanie teraz, no bo przez to, że mamy uzależnienia od zachowań, takich jak gry komputerowe na przykład, no to powstaje pytanie, co jest tym rdzeniem uzależnienia, nie? Co będzie nam pozwalało w przyszłości powiedzieć, czy jakieś nowe rzeczy, nie wiem, tam swajpowanie rzeczy na TikToku, scrollowanie rolek na Instagramie i tak dalej, czy to jest uzależnienie, czy nie. Jest, wydaje się, że wyłania się już taki konsensus, że nie jest na przykład ważne, żeby były objawy odstawienne. No bo w uzależnieniach od zachowań nie mamy tych objawów odstawiennych, ale też okazuje się, że część osób uzależnionych od substancji też ich nie ma. Okay. Na przykład może mieć osobę uzależnioną od alkoholu, jedna będzie miała mocne objawy odstawienne, druga nie. A znowu przy heroinie, no to rzadko się zdarza, żeby ich nie było. Nie? Więc to prawdopodobnie nie jest coś, co jest ważne. Kiedyś to było bardzo ważne, dlatego nie dopuszczano tych zachowań do kategorii uzależnień, ale też w angielskim mamy 2 słowa, które funkcjonowały pod tym, co w Polsce nazywamy jako uzależnienie. Tam mieliśmy dependency, czyli to jest praktycznie, można by to przetłumaczyć na uzależnienie. Mhm. I teraz bardziej się używa słowa addiction. To by bardziej odpowiadało polskiemu słowu nałóg. Mhm. I to bardziej podkreśla te cechy takie właśnie psychologiczne. Nie? Czyli nie tą zależność fizjologiczną, że będą głody jakieś, że będą objawy odstawienne, tylko taką bardziej psychologiczną właśnie, że na przykład są te głody nałogowe. Nie? No i teraz tak, ten rdzeń jest podobny we wszystkich tych problemach, dlatego właśnie je klasyfikujemy jako uzależnienia. Tym rdzeniem jest zmiana w układzie dopaminergicznym w mózgu, która powoduje, że mamy właśnie silny głód nałogowy. Czyli że mamy ten wewnętrzny przymus, żeby coś zrobić albo po coś sięgnąć, któremu nie jesteśmy w stanie się oprzeć i który się pojawia czasami w najbardziej losowych momentach. Mhm. I to ci daje właśnie ten brak kontroli. Nie? I to jest rdzenie, to jest zmiana funkcjonalna w mózgu. Po prostu zmienia się funkcja układu dopaminergicznego, to jak on reaguje na różnego rodzaju wyzwalacze. I to widać na, bardzo mocno. Widać na tych skanach, które pokazywałeś, że są takie jakby, nie wiem czy to może nazwać, jakby mniej tego mózgu, czyli więcej tej czarnej przestrzeni. Dobra. Nie, no, to nie to. Okay. To są zmiany strukturalne, czyli jak ten mózg wygląda. Mhm. Te zmiany funkcjonalne nie muszą mieć nic wspólnego ze strukturą mózgu. Okay. To jest po prostu to, że twój mózg nagle zaczyna reagować znacznie impulsywniej? Tak, impulsywniej, nie? Że cię motywuje do podejmowania działań, które dają ci krótkoterminową korzyść, po prostu jakieś ukojenie i tak dalej, krótką przyjemność, ale kosztem długoterminowych konsekwencji. Nie? Mhm. Natomiast te zmiany funkcjonalne, które widzimy, czy różnice strukturalne, które widzimy, czyli że gdzieś jest mniej szarych komórek, w tym mózgu, gdzieś tam po prostu tego mózgu jest troszeczkę mniej, nie? To są takie rzeczy, które nie wiemy tak naprawdę, czy to jest efekt uzależnienia, w przypadku zwłaszcza nałogowych zachowań, czy to jest predyspozycja do uzależnienia, coś, co już występowało wcześniej, po prostu sprawia, że ktoś będzie bardziej predysponowany do rozwoju uzależnienia. Czyli tak na przykład jak ktoś ma ADHD, to też ma większe skłonności do tego, żeby być uzależniony przez to, że te sygnały przesyłają się tak jakby szybciej, z tego co w moim ostatnim podcaście się dowiedziałem. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że w przypadku ADHD trudniej jest po prostu się skupić na jednej rzeczy, odroczyć gratyfikację, dążyć do celu, jest większa impulsywność, tak? Więc też to sprzyja sięganiu po różne rzeczy. Dodatkowo w przypadku ADHD wiemy, że ten brak odpowiedniej stymulacji wewnętrznej prowadzi do szukania stymulacji na zewnątrz, nie? Więc dostarczanie sobie takich stymulantów paradoksalnie trochę może powodować takie samoleczenie. Nie? Mhm. Osoby, które mają ADHD, widać, że często też sięgają po używki właśnie typu stymulanty, metamfetamina, kokaina i tak dalej, bo dla nich to będzie nie tylko ich tam pobudzało, tylko troszeczkę daje czasami właśnie wręcz paradoksalnie spokoju. Nie? Podobnie może być z pornografią. Nie? Po prostu szukają tego w innym trochę celu, żeby się wyciszyć. Powiedziałeś o tym układzie Jak to nazwałeś? Dopaminergiczny. I czyli co tam się dzieje? Co jest innego u tych osób i jak to wygląda jeśli z perspektywy mózgu? Co dokładnie? Bo teraz wiem, że mózgi są inne. Jedna osoba ma taki mózg, druga osoba ma troszeczkę inny mózg, trochę tak twarza. I więc co się konkretnie dzieje w tym mózgu u osoby, która jest skłonna do uzależnień, że te impulsy są jakby silniejsze i że łatwiej tej osobie na to zareagować? Dobra, zaraz ci na to odpowiem, ale jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, bo tam też nie dokończyliśmy tego wątku tych różnic. Nie? Mhm. Często się pojawiają takie metafory, że porno jest jak kokaina albo jak, nie wiem, jak heroina. Nie? No tak nie jest. Rzeczywiście pornografia powoduje te zmiany funkcjonalne, o których zaraz opowiem, w tym układzie dopaminergicznym, ale nie mamy żadnych silnych dowodów pokazujących, że będzie niszczyła strukturę mózgu, tak jak to robi na przykład heroina czy metamfetamina, czy długotrwałe korzystanie z alkoholu, bo tam rzeczywiście to zabija te komórki w szybkim tempie. Nie? Dodatkowo nie mamy... Czyli to mogę cię zatrzymać na chwilę, czyli to jest bardzo ważne, czyli zażywając substancje realnie niszczysz swój mózg, natomiast angażując się w takie zachowania, jeśli jest uzależnionym od zachowań, to ten mózg się nie niszczy. Nie każdą substancję też, nie? Mhm. bo nie mamy też dowodów, żeby na przykład marihuana, kanabis jakoś na strukturę bardzo wpływał, nie? Ale są jakieś badania, które pokazują, że jest na przykład pojawiają się dużo częściej problemy z pamięcią, z czasem. Tak, ale to może wynikać też ze zmian funkcjonalnych, nie? Okay. Mózgu to niekoniecznie musi być uszkodzenie strukturalne, może być to kwestia funkcji. Nie mamy żadnych dowodów pokazujących, żeby na przykład psychodeliki klasyczne, tam LSD, DMT, czyli to, co jest w ayahuasce, czy na przykład psylocybina, czyli grzybki, jakoś strukturę zmieniały, ale wiemy, że właśnie metamfetamina wpływa na konkretne uszkodzenia kory czołowej na przykład, nie? No i w przypadku zachowań tego jeszcze nie wiemy, bo nie mamy takich badań podłużnych. Na razie nie widzimy jeszcze takich rzeczy, żeby ta struktura została jakoś zmieniona. Natomiast funkcja, to jak ten mózg funkcjonuje, zmienia się tak samo we wszystkich tych nałogach, nie? I teraz tutaj wchodzimy w ten układ dopaminergiczny. Czyli dopamina, właśnie czym jest dopamina według ciebie? Czekaj, bo sobie zapisuję to słowo, bo ja go nie potrafię powtórzyć. Możesz mówić dopaminowy, to też jest... System dopaminowy. Czym jest dla mnie dopamina? Dopamina to jest, jak Huberman o tym mówi, molekuła więcej. No, taki motywator. Tak, on już właściwie opowiada o tych nowych badaniach, bo też jest naukowcem. Natomiast przez długi czas funkcjonował ten mit, że to jest jakaś tam cząsteczka szczęścia, nie? Zadowolenia. Szczęścia to serotonina chyba bardziej. No też nie, raczej pewnie... Niedokładnie. No to... Tak. To ja tak mówię, wiesz, aha, ja nie jestem neuronaukowcem. Natomiast rzeczywiście dopamina to jest ta substancja, która pomaga nam się uczyć różnych zależności między różnymi bodźcami, naszym zachowaniem, działaniem, efektem tego działania. Dopamina kontroluje ruch w naszym ciele. Dlatego ludzie z Parkinsonem mają problemy z układem dopaminowym. Tak, dokładnie. Tam jest za mało dopaminy, są drżenia spoczynkowe, stupor taki ciężko jest. Zamrażają się, po prostu nie są w stanie iść dalej. I też są te dwa układy dopaminergiczne. Jeden właśnie służy do kontroli ruchu, drugi do motywacji, nie? Więc to jest cząsteczka motywacji, nie? Jeśli widzimy coś, co nam się wcześniej skojarzyło też za pomocą dopaminy z możliwością uzyskania jakiejś nagrody albo uniknięcia jakiejś nieprzyjemności, to nas to motywuje do podjęcia konkretnych działań, nie? No i teraz to, co się dzieje w tym układzie dopaminergicznym w mózgu, w uzależnieniu, to jest to, że ten mózg bardzo szybko zaczyna wyłapywać wszystkie rzeczy związane z przedmiotem naszego uzależnienia. Wszystkie wyzwalacze, okazje do tego, że będę mógł właśnie sięgnąć po daną substancję, czy po dane zachowanie, w jakich okolicznościach i tak dalej. To wszystko zaczyna się szybko kojarzyć i w pewnym momencie te rzeczy same w sobie mają już mocną wartość motywacyjną, bo jak się pojawią, to bum, powodują silny wyrzut dopaminy. I ten wyrzut dopaminy powoduje, że jeszcze bardziej chcesz zrobić daną czynność w tym przypadku. Że chcę bardzo zrobić daną czynność, tak bardzo, że nie jestem w stanie się wyhamować, nie? No i to są przykłady osób, które, nie wiem, ktoś miał zaplanowany długi weekend z rodziną, mieli jechać na super piknik, nie wiem, jakiś fajny kemping i zostaje po pracy, żeby wszystko dopiąć i dokończyć, nie? Z biura wychodzi ostatnia osoba, i bum, ta sytuacja, że jestem sam na sam z komputerem, powoduje strzał i nagle ta osoba mimo szczerych, dobrych chęci, żeby dokończyć robotę, wrócić do domu, rano pojechać z rodziną na fajny weekend, ląduje i ogląda pornografię do 2:00 w nocy. Nie? To jest dla mnie niesamowite i to jest jednocześnie tak mało poruszany temat, że jak opowiadasz mi o tym, to jest właśnie, ja mam taką reakcję, że to jest niesamowite, że to się może rzeczywiście dziać, ale z tego, co mówisz, to się normalnie dzieje i to jest dosyć może niepopularne, ale zdarza się. Zdarza się i parę procent osób ma z tym problemy, co się przekłada na po prostu setki tysięcy, czy w skali światowej miliony osób, nie? Jakie są najczęstsze bodźce? Bo jeśli ty pracujesz z tymi ludźmi, to pewnie wyznasz już takie bodźce, na które ludzie najczęściej reagują. Jak powiedziałeś, że zostałeś sam na sam z komputerem, ta osoba została sam na sam z komputerem, czyli to jest jeden z bodźców, które jakby są inicjatorami takiego zachowania. Często to są wewnętrzne bodźce, różnego rodzaju stany fizjologiczne czy emocjonalne. Jeśli ktoś wiele razy sięgał po pornografię w celach autoregulacji, czy na przykład wtedy, kiedy się czuł zmęczony, no to zmęczenie zaczyna być takim bodźcem. Wtedy, kiedy czuł się sfrustrowany, uczucie frustracji. Wtedy, kiedy odczuwał lęk, uczucie lęku, smutek, samotność. Różnego rodzaju stany emocjonalne bardzo często. I wspomniałeś wcześniej, że według ciebie to jest reakcja stresowa. To jest nie tylko stresowa, nie? Bo to jest też radzenie sobie z różnymi trudnymi emocjami. Nie tylko ze stresem, ale też z każdym rodzajem jakiejś takiej nieprzyjemności wewnętrznego swędzenia. Mhm. I w to się kwalifikuje również stres. Tak. Okej. Jak się w takim razie podchodzi do pracy z takimi ludźmi? Jeśli przychodzi taka osoba, jak powiedziałeś już o mindfulness, co się robi z takimi ludźmi, jak się z nimi pracuje, bo to też musi być pewna specyfika pracy, bo to jest dosyć wstydliwy temat, więc myślę, że praca z takimi ludźmi jest troszeczkę inna niż praca przy innych uzależnieniach. Z mojej perspektywy nie, ale to też trochę jest pewnie specyfika akurat mojej pracy, no bo zazwyczaj jak ludzie przychodzą do mnie, to wiedzą, że się tym tematem zajmuję, więc właściwie od początku już przechodzimy do sedna, więc tam nie trzeba nic owijać w bawełnę i tak dalej. Natomiast no podejrzewam, że rzeczywiście tak w większości gabinetów psychologicznych to może być wstydliwy temat. I też wiem, że tak jak pracuję z terapeutami przy różnego rodzaju szkoleniach dla psychologów czy psychiatrów właśnie, którzy chcą też pomagać osobom z uzależnieniami behawioralnymi, no to też dużo rozmawiamy o tym właśnie, jak rozmawiać o seksualności, o seksie, jak pytać o pornografię i tak dalej. Natomiast no tutaj ta praca rzeczywiście no, wymaga odwagi, bo często te osoby po raz pierwszy tak rzeczywiście komuś opowiadają wprost, szczerze, jak to u nich wygląda z tą pornografią. Też no, te sytuacje z pornografią są takie często wstydliwe po prostu, bo to nie jest... Tam nie ma ciekawych historii do opowiedzenia. Nie? To nie jest osoba, która po prostu miała bujne życie seksualne. Jak mogło być na przykład z uzależnieniem od kokainy, bo to by się pewnie korelowało z jakimiś imprezami. No tak, czy nawet takimi kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi związanymi z interpersonalnymi zachowaniami, nie? Gdzie ktoś po prostu dużo korzysta z płatnych usług, ryzykownego seksu, jakieś czasem z substancjami i tak dalej. No to tam jest co opowiadać przy pornografii. Często po prostu to są tysiące godzin, tysiące dni, które ludzie mają po prostu poczucie zmarnowanego czasu życia. Widzą, że wszyscy dookoła sobie coś tam, nie wiem, budują, tworzą, realizują marzenia, a tutaj jest poczucie stania w miejscu, nie? Mhm. Jak to się ma, bo to było dla mnie najbardziej zadziwiającą rzeczą i też dla ludzi, którzy do mnie pisali, bo już poruszyłem ten temat w jednym podcaście i rozmawiałem z dr Mazur i powiedziała, że jest różnica pomiędzy korzystaniem z pornografii a masturbacją i że to nie zawsze jest skorelowane, że niektórzy ludzie po prostu oglądają pornografię bez masturbacji, co było dla mnie dziwne, bo tak jak mówisz o tym bodźcu dopaminowym, to jak widzisz, załóżmy jakieś zdjęcie nagiej kobiety, dostajesz ten bodziec dopaminowy i ten największy bodziec powinien być po orgazmie, jeśli ja to dobrze rozumiem. Natomiast jeśli ktoś się nie masturbuje, to nie ma tego największego bodźca. Ale po orgazmie nie dostajesz już żadnej dopaminy, tam jest akurat endorfina, nie? A endorfina jest taką naturalną nagrodą. Więc po orgazmie na chwilę masz poczucie satysfakcji, zadowolenia, ale też jest okres refrakcji, nie? Czyli nie jesteś w stanie mieć następnego orgazmu od razu, będziesz potrzebował chwilę odpocząć. No i teraz tutaj mamy bardzo różne osoby, nie? Rzeczywiście jest tak, że ta masturbacja towarzyszy osobom, które oglądają pornografię prawie zawsze, ale nie zawsze jej celem jest orgazm. Natomiast te osoby, które się masturbują, nie zawsze oglądają pornografię. Nie? No i teraz mamy kilka podgrup, jakby jeśli chodzi o nałogowe korzystanie z pornografii, tam nie ma to nie jest jednolita grupa. Mamy osoby, dla których cały czas celem będzie orgazm i często to jest wiele krótkich sesji zakończonych zawsze orgazmem. I mamy też osoby, u których dochodzi do takiego zjawiska zwanego edgingiem, czyli takiego po prostu trzymania tego na krawędzi, że nie chce dopuścić do tego orgazmu i przez ileś godzin jest tam 40 kart otwieranych w przeglądarce, mnóstwo bodźców, którymi się można między nimi przełączać. Czyli już jakaś strategia przyjęta po to, żeby jak najdłużej przedłużyć ten cały okres. Dokładnie tak. Nie? I teraz zawsze jest pytanie, jaką to funkcję pełni. Nie? W tym pierwszym przypadku często ten orgazm daje chwilową taką właśnie ukojenie, ulgę, oderwanie się i za chwilę mogę, nie wiem, dalej się czymś zająć, nie? W drugim przypadku mamy do czynienia z czymś, co nazywamy wzmocnieniami negatywnymi. W psychologii behawioralnej mówimy o dwóch rodzajach wzmocnień, pozytywne i negatywne. Pozytywne wzmocnienia to jest taka rzecz, którą ludzie łatwo pojmują, to jest po prostu robię coś, to mi daje przyjemność, więc będę to częściej powtarzał, nie? Żeby mieć tej przyjemności więcej. Wzmocnienie negatywne to jest, jeździsz samochodem? Nie. Rzadko jeżdżę. Rzadko, okej. Okay. A jak jeździsz, to zapinasz pasy od razu? Czy od nie? razu. A, no to a dlatego, bo byłem w wypadku i już wiem, jak to się może szybko skończyć. Okay. Takim delikatnym, ale dało mi do myślenia. No to natomiast jak ktoś nie zapina tych pasów, tak jak ja często nie zapinam od razu, to słyszę to pikanie, nie? I to pikanie w pewnym momencie zaczyna być nieprzyjemne, nie? Co potrzebuję zrobić, żeby to pikanie wyłączyć? Zapiąć pas. Tak, a co zrobię, jak te pasy odepnę? Będzie pikało z powrotem. Tak, czyli jak nie chcę, żeby pikało, to co muszę mieć? Zapięte pasy. Cały czas, dokładnie tak, nie? Teraz zobacz, to działa nam w zasadzie mechanizmu wzmocnienia negatywnego, nie? Czyli żeby nie mieć nieprzyjemności, potrzebuję cały czas coś robić, nie? Żeby nie słyszeć tego denerwującego dźwięku pikania, potrzebuję cały czas mieć pasy zapięte, nie? I teraz dla niektórych osób, które mają bardzo takie długotrwałe, nieprzyjemne stany emocjonalne, na przykład jakiś wysoki poziom lęku, wysoki poziom autokrytycyzmu, jakieś wysokie standardy, które akurat są aktywowane w pracy, że sobie ktoś ma przekonanie, że sobie nie poradzę, a z drugiej strony, że muszę zrobić wszystko najlepiej, nie? I wymagania szefa i trzeba się zająć robotą, a to powoduje tyle stresu przy tych przekonaniach. I na tym polega to rozciągnięcie w czasie, bo dokładnie. Tak, gdyby była jakaś masturbacja, szybko by to minęło i znowu są te problemy. I to jest... Jeszcze większe będą, bo przecież jeszcze jest poczucie, że zmarnowałem te ileś czasu, nie? I tak dalej. A tutaj właśnie to rozciąganie, no to żeby nie dopuścić tego pikania do głosu, nie? Które tam w głowie mamy, no to cały czas po prostu potrzebujemy być zaangażowani w coś, co nas rozprasza, nie? Pornografia daje bardzo dużą dystrakcję. Jeszcze ta możliwość, że za chwilę jeszcze zobaczę coś innego, ciekawego, coś, czego nie widziałem i tak dalej, pobudza. To jest cały czas właśnie tej dopaminy tam jest dużo, bo szukamy, celem ma być orgazm, nie? Ale jak nie dopuszczamy do tego orgazmu, to możemy tak przez parę godzin po prostu przesiedzieć. Rekordziści, którzy brali udział w naszych badaniach, no to raportowali takie sesje nawet po 12 godzin, nie? Wow. No i tam oczywiście tych orgazmów było kilka po drodze, czasem nawet kilkanaście, ale są osoby, które potrafiły, nawet raz rozmawiałem z osobą, która miała taki ciąg 18-godzinny. Nie? I to wtedy jest... bez jedzenia, bez niczego po prostu jest, no to już jest takie bardzo masywne. Nie? I da się wyprowadzić taką osobę z tego? Tak, natomiast no, trzeba się liczyć, że w przypadku takich już dużych problemów to jest dłuższa praca, to nie jest tam kwestia kilku spotkań, tylko to są miesiące, czasem właśnie rok, czy nawet dłużej pracy. Pociągnąłbym ten temat dłużej, ale mamy dzisiaj nie tyle czasu, co zwykle, więc chcę jeszcze przejść trochę do relacji, bo jest jeszcze też problem uzależnienia od pornografii i tego, jak to wpływa na relacje. Że podobno jest tak, że ten bodziec, który dostaje się w porno, bodziec dopaminowy, chociaż pani Kajetana mi mówiła, żeby tak nie mówić, bo to nie jest tylko dopamina, więc to jest troszeczkę oszukane. W każdym razie nazwijmy to tym bodźcem dopaminowym, on jest dużo większy w porno niż w realnym seksie. I później tak mi tłumaczyli. Nie jest tak? Nie wiemy tego, nikt tego nie porównał tak naprawdę. Kolejny mit. No, tak, to chociaż no, nie mit, bo nie wiemy. Jest dużo takich rzeczy, które tam na zdrowy rozum ludzie właśnie mówią, nie? Ale no też ja nie powtarzam rzeczy, których nie wiemy z badań, nie? Bo natomiast już sprawdziliśmy ileś rzeczy i miało być tak samo jak z heroiną, a nie jest, nie? Kobiety miały bardziej lubić czytane harlekiny, a jak się im da dobre porno, no to tak samo na ten mózg oddziałuje i tak dalej, nie? Czyli nie mamy danych, że porno jest bardziej stymulujące niż normalny seks? Dla mózgu, dla układu dopaminergicznego nie. Możemy zapytać ludzi, co oni o tym mówią. I rzeczywiście osoby, które korzystają nałogowo, mówią, że tak. Okej, okay, czyli subiektywnie się zgadza. Ale teraz pytanie, dlaczego? Nie? Jak ich zapytamy, jak wygląda ich pierwszy seks, to mówią, że kiepsko. Więc po prostu może nie miały szczęścia z seksem, nie? I dla kogoś seks był po prostu dobrze stymulujący i fajny, to nie wchodzi tak głęboko w porno, nie? I teraz to, że kiepski był pierwszy seks, to też jest totalnie subiektywne, zależnie od tego, jakie ktoś ma oczekiwania i tak dalej. Jakie miał oczekiwania, akurat jak bardzo był zestresowany tego dnia, zmęczony. Jaką miał relację z partnerką. Jaką miał relację z partnerką, dokładnie, ile wypił alkoholu przed tym pierwszym seksem. Jak za dużo, to źle, jak za mało, czasami też, nie? Różnie to wygląda. Więc to tam mamy bardzo dużo czynników, to nie jest takie proste, nie? Natomiast no rzeczywiście porno bardzo odbiega od realnego seksu. Nie? Zależy jeszcze, co kto ogląda, ale większość pornografii nie przypomina tego, co mamy w realnym seksie. Poza tym doświadczenia autoerotyczne z pornografią to jest zupełnie inne doświadczenie niż z partnerem. Jak oglądałem porno, to jesteśmy skupieni tylko na bodźcu wzrokowym. Nie? Jak mamy seks, ten bodziec wzrokowy to jest tylko trochę na początku przy grze wstępnej, a potem jesteśmy tak blisko siebie, że nie widzimy tam zbliżeń. Czasami jest zgaszone światło. Czasami jest zgaszone światło. Trzeba się skupić na dotyku, na zapachu, na dźwiękach. Przy porno zobacz, ile ludzi się masturbuje gdzieś w ukryciu, w pośpiechu, byle jak. W ogóle przez lata nie ma otwartości przy masturbacji, żeby jakieś wokalizacje robić, wydawać z siebie dźwięki i tak dalej. Potem jest to trudno do seksu przenieść. Zobacz ile, jeśli dzisiaj połowa dzieciaków zaczyna oglądać porno w wieku tam 9,5-10 lat, to zanim oni będą mieli pierwszy seks, wielu z nich będzie miał już 8 lat oglądania pornografii za sobą. I gigantyczne oczekiwania wobec siebie i partnerki. Dokładnie tak, ale zupełnie nierealistyczne też, nie? I wiemy, też jest korelacja, że im więcej ktoś oglądał jako dziecko czy nastolatek pornografii, tym ma więcej właśnie lęku wokół pierwszych relacji seksualnych. Ma też więcej zachowań bezpiecznych, częściej stosuje antykoncepcję, prezerwatywy i tak dalej. To jest ciekawe dla mnie. Wiecie dlaczego? No wiemy, że to jest również dla mnie mega ciekawe, bo w porno rzadko kiedy prezerwatywy są stosowane. To wynika z jakiejś świadomości i takiego obycia z tematem? Prawdopodobnie tak, po prostu z takiego większego zainteresowania może w ogóle zachowaniami seksualnymi i obycia z tematem większym. Nie? Natomiast no, tutaj mamy dużo zmiennych, nie? Które trzeba porozplątywać, żeby móc to stwierdzić. I też jeśli mówimy o ludziach, to my też o tej dopaminie wnioskujemy tylko pośrednio. My patrzymy na strukturę mózgu, w której wiemy, że tam jest dużo neuronów dopaminergicznych, ale my nie mierzymy wyrzutu dopaminy. Nie ma żadnego badania, które by to robiło do tej pory, przeprowadzonego na świecie. My patrzymy na przepływ utrenowanej krwi, czyli ile te neurony tam zeżrą po prostu tlenu, spalą, żeby zadziałać. I to jest jakiś pośredni wynik? To jest bardzo pośredni. Żeby móc sprawdzić, co rzeczywiście się dzieje z dopaminą, powinniśmy zrobić badania nie w rezonansie magnetycznym, ale w skanerze PET, gdzie byśmy podali marker radioaktywny, który będzie się po prostu wiązał z dopaminą i wtedy byśmy mogli to zmierzyć, ale to są badania bardzo kosztowne, bardzo drogie, bardzo też inwazyjne. Trudno jest po prostu dostać na nie finansowanie. Nikt tego jeszcze nie zrobił. Czyli wszystkie informacje, które aktualnie mamy na temat dopaminy, to są takie informacje interpretowane, bo nie da się tego realnie zmierzyć. Ale to są już informacje bardziej pewne, ponieważ mamy badania podstawowe, gdzie wiemy, że jak ta struktura się aktywizuje, ta, którą tam w naszych badaniach pokazujemy, to były badania, gdzie robiono i rezonans, i PET i wiadomo, że to jest związane z dopaminą, więc tutaj możemy już bezpiecznie mówić, nie? Ale już na przykład porównanie, co się dzieje podczas seksu partnerskiego i pornografii. Bo to też kompletnie zależy od tych ludzi. To zależy od ludzi, a to też jest bardzo trudno zbadać, no bo jak zbadasz seks partnerski w skanerze? Są takie badania, gdzie partnerka przychodzi z partnerem i tam mamy wtedy jakieś stymulację ręczną na przykład, nie? Z podłączoną aparaturą do głowy? No tak, no, znaczy to nie jest, to się wjeżdża do takiej tuby, nie? Połowa ciała jest w tej tubie, jest głośno, głową nie można ruszyć nawet na 2 mm, bo inaczej wszystkie dane są do wyrzucenia, więc to nie jest takie proste, nie? I też niełatwo znaleźć, tym bardziej do takich badań ludzi. To musi być ciekawe. Były takie badania robione, ale rzeczywiście to są perełki, to jest rzadkość, bo to jest trudno zmierzyć. Czyli ale mamy jakieś dane w miarę konkretne odnośnie tego, jak uzależnienie od porno albo generalnie korzystanie z pornografii wpływa na związki? Są jakieś... Tak. Tych danych jest coraz więcej i są coraz lepiej prowadzone badania. I tutaj też są wyniki bardzo zaskakujące. Ponieważ okazuje się, że pary, w których jest podobne nastawienie do pornografii, czyli taka, nie wiem, otwartość, akceptowanie pornografii i tak dalej, w tych pozytywne nastawienie, W tych parach częstotliwość oglądania pornografii jest skorelowana z częstotliwością też seksu między partnerami. Czyli im więcej oglądają porno, tym więcej mają seksu, albo im więcej mają seksu, tym więcej oglądają porno, po prostu mają dużo różnego rodzaju aktywności seksualnej, jeśli obydwoje mają pozytywne nastawienie, nie? Do seksualności, do pornografii i tak dalej. Umieją się też komunikować na ten temat. Tak, no bo jeśli partner ukrywa przed partnerką, że korzysta z pornografii, to wtedy to nie będzie tak wpływało. No właśnie, jeśli jest rozbieżność i partner ukrywa przed partnerką, zwłaszcza w tą stronę, że to mężczyzna ukrywa przed kobietą, kobieta ma nieakceptujące nastawienie do pornografii, mężczyzna ma akceptujące, no to mamy wtedy trudności w relacji. Jeśli to jest w drugą stronę, mężczyzna ma nieakceptujące, kobieta ma akceptujące, też są trudności, ale mniejsze. I teraz najgorzej jest w momencie, kiedy obydwoje mają nieakceptujące nastawienie do pornografii i któryś z partnerów ma problem z porno. To wtedy jest najgorzej, nie? No tak, bo jest ogromna presja, ale jeszcze presja samego tego uzależnienia, to musi być... Tak, dodatkowo jest tak, że jeśli ktoś zaczyna korzystać, bo tutaj mówimy o użytkownikach nieproblemowych. Te wszystkie badania w parach były na razie robione na użytkownikach, którzy bez silnego uzależnienia. Nie, w ogóle bez uzależnienia. Daj mi sekundę, muszę przestawić budzik, bo się zorientowałem, że nastawiłem go troszeczkę za późno, a nie chcę... Jedna sekunda. Dobra, jestem z powrotem. Jasne. Więc te wszystkie badania były robione głównie na takich użytkownikach regularnych, ale no bez uzależnienia, nie? Bez nałogowego korzystania. Jeśli weźmiemy sobie teraz sytuację, gdzie ktoś korzysta nałogowo, to zobacz, że tam to korzystanie z pornografii w ogóle nie ma prawie nic wspólnego z realizacją potrzeb seksualnych. To jest po prostu realizacja wszystkich innych potrzeb seksualnych. To jest tam jakiś mały puzzle, po prostu kilka procent tego, nie? Czyli to tylko ma taką maskę realizacji potrzeb seksualnych, a w ogóle... Nie, no używamy jakby bodźców seksualnych do dystrakcji. Często to jest realizacja potrzeby stymulacji, żeby sobie z nudą poradzić, dystrakcji, żeby sobie rozproszyć uwagę od trudnych rzeczy, regulacji emocji, stresu. No i tyle, nie? To nie jest... Tam seks jest, tak naprawdę, żeby zaspokoić potrzebę seksualną, większość osób wystarczyłoby po prostu masturbacja tam średnio 2,5 raza na tydzień, nie? W wieku 18 czy tam 20 do 39, nie? Takie są średnie populacyjne, nie? Natomiast no, jak ktoś nagle ogląda pornografię przez 10 godzin tygodniowo, nie? No to ile procent z tego to jest zaspokajanie potrzeb seksualnych? 5-10%, nie? I teraz zobacz, ktoś sobie zafundował tygodniowo powiedzmy 15 orgazmów po to, żeby sobie poradzić z jakimiś emocjami, ze stresem i tak dalej, nie? Taka osoba, która nałogowo korzysta. No jak ona wieczorem ląduje w łóżku z partnerem czy partnerką, no to często ostatnią rzeczą, na którą ma ochotę, jest seks. Często się boi, że w ogóle ten seks nie wypali, no bo już nie wiem, nie chce się, trudno będzie mi utrzymać erekcję, kolejny orgazm mieć i tak dalej, nie? To jest zależne od stężenia testosteronu we krwi u danego mężczyzny? To... Nie ma na razie żadnych badań. Ale teoretycznie powinno to mieć wpływ, nie? Że dane... Znaczy, nie ma badań, które by to pokazywały. Badano testosteron i nie wykazano takiej zależności. Czyli nie ma korelacji pomiędzy tym, że ktoś masturbuje się więcej, dlatego ma więcej testosteronu? Okej, że ilość masturbacji związana z testosteronem. Albo ilość stosunków. Powinna być korelacja. Nie powiem ci teraz, nie pamiętam. Nie pamiętam żadnych konkretnych danych. Być może tak, ale nie pamiętam. A czy są jakieś dane takie plus, minus? Na pewno wiadomo, że jak testosteron spada poniżej zdrowego poziomu, to rzeczywiście to koreluje z problemami właśnie w funkcjonowaniu seksualnym. Natomiast nie wiem, czy później nie jest tak, że gdzieś to po prostu nam się wypłaszcza i ta zależność znika. Czy jest jakakolwiek liczba tego, ile razy można się masturbować i to jest okej? Czy to nie ma sensu w ten sposób w ogóle o tym mówić? Nie ma, bo są ludzie z różnymi potrzebami, jakby zupełnie to kryterium ilościowe nie ma sensu. To jest tak samo, jakbyś powiedział, czy jest jakaś liczba, która nam definiuje, ile stosunków z partnerką czy partnerem jest okej, nie? Nie wiem, jak ktoś nam powie, że ma seks 10 razy w tygodniu ze swoją partnerką czy partnerem, to powiemy, raczej będzie postrzegane pozytywnie. Super, fajnie się dobrali, nie? Jak ktoś tam powie, że masturbuje się 10 razy w tygodniu i lubi to, to będziemy dziwnie patrzeć. Dlaczego, nie? Chociaż to jest realizacja. Jeśli ta osoba realizuje rzeczywiście potrzebę seksualną, to jest dokładnie ta sama potrzeba. Dokładnie to samo to może być, nie? Mhm. Mhm. A jak wygląda sprawa z lekami? Czy leki pomagają? Tak, i akurat nasz zespół jest pierwszym zespołem na świecie, który zrobił takie randomizowane badania kliniczne, podwójnie ślepe. Też jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w tych badaniach. I tak, wiemy już, że niektóre leki pomagają. I to są substancje z grupy SSRI, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie wiem jeszcze, czy wszystkie, ale już mamy dane takie ze świata spływające też, że właśnie paroksytyna na przykład, czy escitalopram mogą być pomocne. Wiemy też, że osoby, które dzięki przy wsparciu takiemu farmakologicznemu odstawiały te nałogowe zachowania, ich mózg, ta hipersensytyzacja tego układu dopaminergicznego się zmniejsza, czyli można odwrócić część tych zmian. W długim czasie? W długim czasie, znaczy zależy, nie? To stosunkowo niedługim, no, po 5 miesiącach. Po 5 miesiącach widać już jakieś realne zmiany w mózgu? Tak, widać zmiany realne po 5 miesiącach, więc to nie jest jakiś bardzo długi czas. Natomiast no, czasami ciężko zaskoczyć, żeby te 5 miesięcy po prostu przejść, nie? Leki mogą właśnie w tym pomóc. Inne leki, które też dają efekty w różnych badaniach, też w naszych, to są z takiej grupy inhibitorów receptorów opioidowych, to jest naltrekson na przykład, i one też mogą być pomocne. No jest jeszcze kilka pomysłów, które nie zostały jeszcze przetestowane, ale pewnie w najbliższych latach będą. I notabene w ogóle też będziemy prowadzili w Polsce, zaczynając od stycznia czy grudnia już, takie bardzo duże badania właśnie, gdzie będzie można skorzystać z bezpłatnej terapii lekami dla osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi. I one będą prowadzone do 2020 chyba 6 roku. Na co, bo to rozumiemy, że to nie są leki na uzależnienie od pornografii, więc na co to są leki? Znaczy, jakby żaden lek na uzależnienie nie jest tylko lekiem na uzależnienie, nie? One były wykorzystywane w różnych innych rzeczach. Mhm. To są leki, ta pierwsza grupa SSRI, to są leki, które są wykorzystywane w zaburzeniach lękowych, przy redukcji kompulsji i w depresji jednobiegunowej, czyli bez manii, nie? I one po prostu zmniejszają poziom takiego stresu, napięcia, dają troszeczkę większy spokój, ale też widać, że wyciszają jedno to jest amigdale, czyli taką strukturę mózgu, która trochę właśnie nam ten lęk podbija, ale 2 ten układ dopaminergiczny. Nie wiemy jeszcze dlaczego, jak to się dzieje. Te badania dotyczące, one oddziaływają na serotoninę, natomiast te badania dotyczące interakcji między układem serotoninergicznym a dopaminergicznym to są dopiero kwestia ostatnich paru lat, więc pewnie jeszcze trochę zajmie czasu, zanim zrozumiemy, jak to działa. A druga grupa to są leki oddziałujące na układ opioidowy, na endorfiny, tak można powiedzieć po prostu. I one były skuteczne w terapii na przykład hazardu, alkoholu też i w terapii one są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przedawkowaniom, skutkom przedawkowania opioidów i heroiny. Natomiast tutaj mogą działać w taki sposób, że po prostu ta satysfakcja i przyjemność samego działania nałogowego po prostu się zmniejsza, więc chęć sięgania po nie tak często też będzie mniejsza. Ale to by też świadczyło o tym, że ten impuls jest po prostu mniejszy dookoła, że nie ma satysfakcji do tego, bo ten impuls nie był taki silny, dobrze rozumiem? Nie wiem, czy rozumiem. Ten stres, załóżmy, że ktoś jest w przewlekłym stresie, no i długotrwale się masturbował, żeby nie doświadczać tego stresu, tak jak pikanie w samochodzie. Tak, no to właśnie to pikanie zmniejszamy. Ta pierwsza grupa zmniejsza pikanie, więc nie trzeba tych pasów zapinać. Udało ci się kogoś wyprowadzić z takiego głębokiego uzależnienia od pornografii? No tak, to już są po prostu setki osób przez te wszystkie lata. I ile plus minus to trwało u ciebie? ze swojego doświadczenia? Czy praca, to zależy wszystko od danej osoby, nie? Jak bardzo ktoś też, jakie ma zasoby swoje, takie poznawcze, doświadczenia życiowe. Różnie to wygląda, to jest bardzo dużo różnych czynników. Mhm. Przeciętnie to jest około 6 miesięcy. 6 miesięcy to jest bardzo krótko. No, natomiast to też jest tak, że później się spotykamy co miesiąc, nie? Mhm. No, czasami to jest kwestia dłuższa, czasami to są kwestie 2 lat. 2 lata, ale to i tak krótko. Spodziewałem się, że powiesz mi 6 lat. Nie, z nikim nie pracowałem dłużej niż, najdłużej było 2 lata i 2 miesiące. A są sytuacje, kiedy mówisz, że po prostu okej, wydaje mi się, że tutaj nie ma sensu dalej nad tym pracować, bo nie ma wystarczającej pracy po twojej stronie, czyli pacjenta, i kończysz po prostu taką terapię? Nie z tym problemem, nie spotkałem się tak. Były osoby z innymi problemami, gdzie rzeczywiście czasami ktoś przychodził, bo nie wiem, bo żona chciała czy co, i po prostu widać, że tam jest brak motywacji, ale to zazwyczaj kończymy no, bardzo wcześnie, no bo jeśli widać, że ktoś nie ma wewnętrznej motywacji, tylko potrzebuje tego, żeby tam ktoś się odczepił, nie marudził, no to nie ma sensu. Natomiast nie pamiętam takich przypadków. No zazwyczaj jest też tak, że czasami po prostu te cele urealniamy, nie? Dla niektórych celem jest całkowite po prostu zakończenie nałogowych zachowań i dla wielu osób to jest możliwe, natomiast zdarzają się osoby, dla których po prostu te wpadki będą, nie? I wtedy po prostu uczymy się też pracować tak, że no nawet jeśli to będzie się zdarzało kilka razy w roku i się zdarza nawet jakiś ciąg taki kilkudniowy, no to wiadomo wtedy, jak z tego wyjść, jak po prostu nie wpadać dalej, nie ciągnąć tego. Więc to nie jest często taka praca, gdzie celem jest zupełna, całkowita abstynencja, tylko nauczenie się po prostu życia. No to i tak już wtedy zupełnie mamy redukcję tego problemowego zachowania o 99%, więc można inne cele zrealizować. Jakby celem tej terapii często jest, nie może być jakby głównym celem tylko i wyłącznie odstawienie nałogowego korzystania z pornografii. Bo czasami osoby przychodzą i proszę mi po prostu to zabrać, a nic innego nie zmieniać, nie? No i to tak nie działa, nie? Żeby móc żyć bez jakiegokolwiek nałogu, czy to od substancji, czy od zachowań, potrzebujemy zbudować życie, które jest dla nas satysfakcjonujące. Czasami osoby właśnie, często osoby uzależnione wpadają w jedno z takich 2 koryt. To jest jak gra w kręgle, nie? Chcemy trafić w kręgle, a mamy po 2 stronach 2 korytka. Jedno korytko to jest uleganie nałogowi non-stop, no i nigdy tam tych kręgli nie trafimy, jak nam ta kula wpada tam ciągle. Mhm. Drugie to jest walczenie. Jeśli cały czas walczymy z nałogiem, to też po prostu w te kręgle nie trafiamy. Jesteśmy zajęci czymś innym, tym drugim torem. Cały czas jesteśmy zajęci nałogiem i tu, nie? Też nam kula wpada w korytko. I teraz ważne jest to, żeby po prostu zoptymalizować tą strategię tak, żeby wybrać tą drogę środka i znaleźć, odzyskać jak najwięcej energii i czasu na zbudowanie fajnego, satysfakcjonującego życia. Zaspokojenie wszystkich potrzeb, które mamy. Odpoczynku, relaksu, zdrowych przyjemności, fajnego, zdrowego seksu w jakiś sposób konkretny, który jest akceptowalny, rozwoju, wszystkich rzeczy, nie? Im szerzej to zaczniemy budować i rozbudowywać, tym wtedy jest mniej miejsca dla nałogu, nie? To jest wyjątkowo trudne, bo jeśli leczy się, załóżmy, uzależnienie od alkoholu, to z tego, co słyszałem, to alkoholikiem się jest do końca życia, więc nie mogą w ogóle ci ludzie sięgnąć później po ten alkohol, bo boją się, że z powrotem wpadną w alkoholizm. Ale tutaj rozmawiamy o potrzebie fizjologicznej, więc sprawa jest trudniejsza, bo nie da się od tego uciec jakby w 100%. Tak, ale też często jesteśmy w stanie naprawdę zidentyfikować, które zachowania seksualne są realnym problemem, a które nie są. Mhm. I rozdzielenie jest bardzo istotne tutaj. Dokładnie tak, i też rozpoczęcie po prostu praktykowania zachowań, które są zdrowe, fajne i przyjemne. Czyli, I dla części osób w ogóle na przykład aktywność autoseksualna jest bardzo trudna później, nawet jeśli odstawiam pornografię i tak dalej, to masturbacja bez pornografii często w ogóle wywołuje tak silną chęć sięgania po pornografię, że to jest dla nich nie do przejścia. Czyli po prostu rezygnują w ogóle. Tak, ale są osoby, dla których powrót do masturbacji bez pornografii jest możliwy, nie? a wtedy potrzebują odkryć tą masturbację na nowo, nie wiem, kupić sobie właśnie lubrykant jakiś, pobawić się z doświadczeniem fizycznego dotyku swojego ciała, poodkrywać je, żeby to się nie kojarzyło z tym siedzeniem przy komputerze i gapieniem się na coś po prostu, tylko żeby to przeżyć inaczej, nie? Natomiast osoby, które miały doświadczenia głównie z pornografią i masturbacją jako problemowe, dla nich często w ogóle seks partnerski, czy nawet seks jakiś przygodny i tak dalej, nie stanowi problemu. Mhm. To nie jest coś, w co będą nagle szybko wciągały i tak dalej, nie? To może im dawać dużo satysfakcji, przyjemności. Z drugiej strony są też takie osoby, gdzie jest potrzeba po prostu też odstawienia wszystkich zachowań seksualnych na okres kilku miesięcy. Wszystkich zachowań seksualnych? Zdarzają się takie osoby, tak. I dopiero potem wracanie do tego, nie? Mhm. Bo tam po prostu wszystko się rozlewa, więc tutaj jest duża różnorodność. Zauważyłeś, że ludzie z jakiegoś konkretnego powodu się angażują w te zachowania, czy to kompletnie zależy od danej sytuacji, danej osoby? Czy jest na przykład jakaś tendencja, że ludzie, którzy na przykład mają takie i takie życie, najczęściej kończą z uzależnieniem od pornografii? No to są różne grupy i są pewne zależności. Mhm. To znaczy na przykład osoby, które mają większy poziom takiego lęku społecznego. Trudność we wchodzeniu w relacje bliskie. Mają pozabezpieczne style przywiązania, czyli właśnie tam styl na przykład lękowy czy unikający, nie? To są osoby, którym trudniej będzie po prostu rozpocząć życie seksualne z kimś innym i to są też czynniki ryzyka wchodzenia w nałogowe korzystanie z pornografii. Czyli uciekają w pornografię i jeśli mają tendencję do wpadania w takie zachowania, to po prostu wpadają i przepadają. Niekoniecznie przepadają, ale mają jest większe ryzyko. Osoby, które mają strategię radzenia, mamy różne strategie radzenia sobie z problemami, nie? Mhm. Możemy się z nimi konfrontować i próbować je rozwiązać, a możemy ich unikać, nie? Osoby z unikowymi strategiami mają też, to jest czynnik ryzyka. Więc jest trochę takich rzeczy. Osoby, które mają bardzo wysokie standardy wobec siebie, wysoko sobie stawiają poprzeczkę, podkręcają lęk, przez to niepokój, jednocześnie przy tych wysokich standardach mają niskie poczucie wartości, sprawczości, też mają większą tendencję, ale to nie tylko pornografia, to są generalnie czynniki ryzyka, które są wspólne też dla innych nałogowych zachowań. Dobra, porozwijałbym kilka wątków bardziej, ale skończył nam się czas, więc kończmy. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie poza tymi rzeczami, o których już wspominaliśmy. Najłatwiej mnie znaleźć przez stronę mateuszgola.pl i tam można po prostu przez tą stronę wysłać maila, wiadomość. Ja czasami odpisuję z małym opóźnieniem, kilku dni, ale odpisuję zawsze. No i też nie wiem, jeśli ktoś się chce po prostu umówić na spotkanie, to też tam jest kalendarz. Kiedy ten odcinek będzie w internecie? Pewnie za około tydzień, półtorej. Okej, dobra. To taka jakaś praca bardziej systematyczna to dopiero od września będzie możliwa, bo też teraz jestem w rozjazdach i tak dalej, więc trochę trudno będzie z nowymi osobami rozpocząć pracę. Natomiast też zachęcam do wzięcia udziału w badaniach tutaj w Polsce na badania-mózgu.pl. Można znaleźć ankietę rekrutacyjną, wystarczy ją wypełnić i ktoś z naszego zespołu będzie się kontaktował. Jasne. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratulacje twojego osiągnięcia. Wielkie dzięki i dzięki za zaproszenie. Dobrego reszty tygodnia. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki. Dzięki. Siemanko, od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie 2, a 3 razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.